Dzień dobry. Witam Państwa. Godzina 11 wybiła, zatem chciałbym Was zaprosić do krótkiego spotkania, podczas którego opowiem Państwu, co można robić i jak można przenosić pieniądze, jeżeli przechodzimy do nowego pracodawcy. Spotkanie potrwa około 20 minut. Zachęcam do zadawania pytań w jego trakcie. Będę widział Państwa pytania, które pojawią mi się w kącie ekranu, postaram się na żywo od razu na nie odpowiadać. Natomiast zanim dojdziemy do kwestii pytań, myślę, że przyda się Państwu dawka wiedzy właśnie w zakresie procedur, terminów, no bo od tego tak naprawdę zależy, czy skutecznie przeniesiecie sobie środki. Proszę Państwa, co dla Was dzisiaj przygotowałem? Wytłumaczę Wam dwa mechanizmy przenoszenia pieniędzy. Zacznę może od tego najprostszego. Drodzy Państwo, Wy sami decydujecie, czy przenosić pieniądze przy przejściu do nowego pracodawcy, czy też nie. To Wasza wola. Jak chcecie, możecie zatrzymać sobie pieniądze na swoim dotychczasowym rachunku. Wasz wybór. Możecie mieć kilka rachunków. Jeżeli chcesz zatrzymać na starym rachunku pieniądze, daj im możliwość pracować. Natomiast pamiętaj, że jeżeli przejdziesz do nowego pracodawcy, tam po wymaganym okresie 14 dni zatrudnienia zostaniesz zapisany czy zapisana do PPK i dostaniesz nowy, dodatkowy rachunek. Czyli niejako możesz spowodować, że tych rachunków będziesz mieć dwa, a przy częstych zmianach prac możesz mieć nawet kilka. No właśnie, to sytuacja, w której ktoś chce mieć kilka, jest dosyć prostą. Natomiast może ktoś nie chcieć sprawdzać i pilnować każdego z rachunków. Może chcieć je niejako środki skomasować na jednym. Jak to zrobić? Macie dwa sposoby. Pierwszym z takich sposobów, drodzy Państwo, byłoby to, że sami logujecie się na dowolnym rachunku, tym nowym, na którym zostaliście, otrzymaliście przy zmianie pracy i jeden z przycisków, który wówczas znajdziecie, służy do tego, by wskazać, z jakiego innego, tego poprzednio założonego rachunku przenieść Wam środki. Podajecie numer tego rachunku i środki zostaną przetransferowane bez żadnych opłat przez instytucję. Czyli niejako zrobią to wszystko za Was. Natomiast teraz chciałbym się skupić na drugim sposobie, tak zwanym naleniwca, przeniesieniu pieniędzy. Możecie użyć bowiem działu kadr u nowego pracodawcy do przeniesienia sobie pieniędzy. I teraz popatrzcie, jak tą całą procedurę inicjujecie. No można niejako powiedzieć, że to wy decydujecie, czy chcecie tą procedurę zacząć, no bo rozpoczęcie tej procedury jest na waszych barkach. To uczestnik, jako osoba zapisana do PPK u tego nowego pracodawcy, o ile złoży oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, czyli taki specjalny druk, który zaraz Wam pokażę. O, spójrzcie. Ja pobrałem go sobie ze strony mojeppk.pl. Tam jest na górze ekranu taka zakładka pliki do pobrania i jak go klikniecie, ten przycisk, to wówczas pojawi się Wam sporo dokumentów, a jednym z nich będzie właśnie oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK. Ten dokument sobie wydrukujcie, wypełnijcie danymi. Widzicie, jakie pola są do wypełnienia? Imię, nazwisko, dane identyfikacyjne, jeśli chodzi o PESEL czy dowód osobisty, a w kolejnej części podmiot zatrudniający, u którego składacie to oświadczenie, czyli ten nowy wasz pracodawca. No i w tabeli widocznej na środku podajecie tak numer rachunku, który mieliście do tej pory, podajecie nazwę instytucji, w której do tej pory mieliście rachunek oraz jego NIP. NIP jak najłatwiej skupić, znaczy znaleźć go sobie w Google'ach. I drodzy Państwo, ten druk możecie dostać albo ze strony mojej PPK, albo możecie dostać w Waszym dziale kadr, albo bezpośrednio z instytucji finansowej. Wróćmy do naszej procedury. Szanowni Państwo, jak powiedziałem, to Wy inicjujecie całą procedurę. Zauważcie, że ustawodawca nie zastrzegł formy pisemnej tego druku. Czyli mówiąc po ludzku, wypiszcie go sobie w domu,
możecie zrobić zdjęcie nawet swoim telefonem, wysłać go do działu kadr, czy też włożyć do poczty, wysłać tradycyjnie, albo go zanieść. Natomiast uważajcie na okienko czasowe, którym możecie ten druk złożyć. Widzicie to okienko czasowe rozpisane na niebieskim tle? Otóż macie czas od dnia zawarcia umowy o prowadzenie, w tym nowym zakładzie, do którego przeszliście, i przez 7 kolejnych dni. Czyli drodzy Państwo, gdybyśmy mieli dziś zawarcie umowy dla Was w nowym zakładzie pracy, czyli 16 listopada, to począwszy od dziś przez 7 kolejnych dni, czyli dziś 16 i teraz policzmy, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Do 23.59, 23 listopada, o ile dziś byłaby zawarta umowa, macie otwarte okienko na to, by powiadomić ten dział kadr o tym oświadczeniu, którego druk Wam pokazałem. Jeżeli się spóźnicie, no to niestety nie będziecie mogli już przez dział kadr tej procedury dalej kontynuować. Musielibyście sami przenieść sobie pieniądze. Zatem uważnie pilnujcie tego okienka czasowego. Zapytajcie w dziale kadr, którego dnia jest dla Was zawarta umowa o prowadzenie, bo przypominam, od tego dnia liczymy 7 dni i okienko się zamknie. Jeżeli udało Wam się skutecznie w ciągu tych 7 dni złożyć to oświadczenie, to drodzy Państwo, piłka niejako przechodzi na stronę zakładu pracy. To zakład pracy ma do wykonania konkretną czynność. Jaką? Spójrzcie na niebieską ramkę. Ma Was zwrotnie, niezwłocznie poinformować po otrzymaniu tego druku, że jest zakład pracy w obowiązku złożenia w Waszym imieniu, czyli za Was, wniosku o wypłatę transferową, czyli wniosku o przeniesienie Waszych pieniędzy z tego rachunku, który wskazaliście, czy z tych rachunków, które wskazaliście w druku oświadczenia. Ma zakład pracy niezwłocznie Was poinformować. Co to znaczy niezwłocznie? To nie jest natychmiast. To też nie jest po 7 czy 14 dniach. Mają to zrobić tak szybko, jak tylko jest to możliwe, o ile żadne przeszkody nie uniemożliwiają im wykonania tego działania. Zapewne poinformują Was od razu, ale jak powiedziałem, nie mają obowiązku zrobić tego natychmiast. Co dalej się dzieje, jeżeli dostaniecie tą informację zwrotną? Proszę Państwa, wtedy znowu piłka wraca do Was, na Wasze pole. To Wy, jako uczestnicy, macie mieć jeszcze czas na zastanowienie. I możecie się zastanawiać przez 7 kolejnych dni. Pamiętajcie, liczonych od dnia, kiedy dostaliście informację o tym, że zakład pracy w Waszym imieniu będzie występował z wnioskiem o przeniesienie Wam pieniędzy. Czyli znowu, gdyby była taka sytuacja, że dzisiaj dowiedzieliście się o tym, że jest zawarta umowa i dzisiaj od razu przyszlibyście z tym drukiem, a kadry natychmiast by Was poinformowały o tym, że będzie dla Was realizowana ta wypłata transferowa, to dziś otrzymując tą informację, macie 7 kolejnych dni na to, żeby się zastanowić, czy faktycznie chcecie im na to pozwolić, czy chcecie pozwolić działowi kadr na przekazanie informacji o tym, gdzie mieliście rachunki. Macie 7 dni na zastanowienie się, jeżeli chcecie się zatrzymać, w sensie wstrzymać tą procedurę, trzeba złożyć sprzeciw. Sprzeciw, znowu, druk, pokażę Wam w tej chwili na ekranie, powinien Wam się wyświetlić. Jest to druk pobrany ze strony Moje PPK, także pod przyciskiem pliki do pobrania trzeba poszukać oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. I ten druk widzicie przed sobą. Trzeba uzupełnić go danymi. Imię, nazwisko, dane związane z PESEL-em, numer dowodu osobistego, nazwę tego podmiotu, u którego ten sprzeciw będziecie składać, no i trzeba zaznaczyć dolny kwadracik X-em. Bo ten dolny kwadracik właśnie mówi o tym, że nie wyrażacie zgody na przeniesienie pieniędzy w związku z otwartym nowym rachunkiem. No i trzeba się jeszcze na dole podpisać z datą i oddać kadrom. Uwaga, ten dokument musi być złożony z własnoręcznym podpisem, względnie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dlaczego? Bo drodzy Państwo,
Ustawodawca w ustawie o PPK zastrzegł formę pisemną, a forma pisemna zgodnie z kodeksem cywilnym to nic innego jak własnoręczny podpis pod dokumentem albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Pamiętajcie, żadne skany, żadne faksy. Po prostu musicie oddać ten dokument z własnoręcznym podpisem albo go dostarczyć do zakładu pracy z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli minie termin 7 dni i przegapicie go, to drodzy Państwo, 8 czy 9 dnia już tego sprzeciwu nie składajcie, bo będzie nieskuteczny. Trzeba bowiem, jeżeli chcecie zatrzymać procedurę przesyłania pieniędzy, zdążyć w terminie 7 dni, powtarzam jeszcze raz, liczonych od dnia otrzymania informacji od zakładu pracy, że będzie na Waszą rzecz składany wniosek do instytucji o wypłatę transferową. Ale załóżmy, że zdążyliście. Załóżmy, że w ciągu tych 7 dni sprzeciwu nie złożyliście, no bo chcecie te pieniądze sobie przetransferować. No to drodzy Państwo, jeżeli chcecie pozwolić kadrom przetransferować te pieniądze, to tak jak powiedziałem, sprzeciwu nie składajcie. Pozwólcie, by termin upłynął. Po 7 dniach oczekiwania dział kadr przystąpi do działania. I to będzie ostatni krok, który zakład pracy musi wykonać. Bowiem zakład pracy na bazie tego oświadczenia, które mu daliście, tego pierwszego druku, przekaże do instytucji, już bezpośrednio z waszym pominięciem, czyli nie musicie nic robić, przekaże informacje o zawartych dla was wcześniej umowach. I dział kadr ma to zrobić niezwłocznie, czyli znowu nie natychmiast, nie po 7 czy 14 dniach, ale tak szybko, jak tylko przeszkody organizacyjne przestają mu uniemożliwiać wykonanie tego działania. Przekażą to i już instytucja finansowa, do której to pismo poszło, zajmie się przenoszeniem pieniędzy z jednego na drugi rachunek. Tak to, drodzy Państwo, będzie wyglądało. Wy natomiast w ciągu kolejnych 14 dni będziecie mieć przenoszone środki. Wszystko, co mieliście na rachunku czy na rachunkach wskazanych, zostaną przeniesione na nowy rachunek, no i tam zaczną pracować. Tak to, drodzy Państwo, wygląda. Tak wygląda ta cała procedura. Nie jest skomplikowana, natomiast warto wiedzieć, że możecie z niej chcieć skorzystać lub nie. Jeśli nie chcecie z niej korzystać, pamiętajcie, nie musicie mówić pracodawcy, że byliście w PPK wcześniej. Możecie pozwolić, żeby wam założyć drugi rachunek. Ale to już wasza wola. No i widzę kilka pytań na komunikatorze, który mi się wyświetla. Pierwsze pytanie. Czy pracodawca ma obowiązek informowania nowego pracownika o możliwości transferu środków z innych rachunków PPK? Czy są tu jakieś terminy? Proszę Państwa, pracodawca zapewne zrealizuje taki obowiązek względem Was. Natomiast zwróćcie uwagę, że tak naprawdę najważniejszym jest to, kiedy jest zawarta umowa, bo fakt zawarcia umowy powoduje to, że biegnie termin 7-dniowy na to, by złożyć oświadczenie. Jeżeli się nie dowiecie od pracodawcy, którego dnia zawarł umowę, no to niestety okienko wam się zamknie, a ustawodawca nie ma wpisanego w ustawie obowiązku informowania was o tym, którego dnia konkretnie zawarł umowę. Dlatego w waszym interesie dobrze rozumianym jest, byście pytali swój zakład pracy, mam tu na myśli dział kadr, proszę powiedzcie mi, którego dnia będziecie dla mnie zawierać umowę. To wtedy będziecie świadomi i mogli sobie spokojnie wyczekać tę datę zawarcia umowy i mieć to otwarte okienko 7-dniowe. Spojrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Zapraszam do pytań. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytania, proszę bardzo. To, drodzy Państwo, wykorzystuję jeszcze fakt, że pytań na razie nie weszły kolejne. Chciałbym Wam jeszcze podpowiedzieć następującą rzecz. Otóż cała procedura związana z przenoszeniem pieniędzy rozpisana jest w artykule 19 ustawy o PPK. Teraz widzicie na dole ekranu ten mój czerwony wskaźnik,
który tutaj podpowiada Państwu. Artykuł 19 ustawy o PPK. Jeżeli chcecie, przez Google znajdźcie ustawę, otwórzcie sobie ten przepis i będziecie mogli bez problemu zapoznać się z całą procedurą na spokojnie. To taka podpowiedź dla Państwa. Szanowni Państwo, tak wygląda mechanizm przenoszenia pieniędzy. Mam nadzieję, że krótko i treściwie i komunikatywnie udało mi się Państwu go przekazać. Czekam na Państwa ewentualne pytania. Nie widzę pytań, drodzy Państwo. A skoro nie ma pytań, to pozwólcie, że pożegnam się z Państwem. Mam nadzieję, że w tych kilkanaście minut przekazałem Państwu skondensowaną wiedzę na temat tego zakresu. Zapraszam na stronę Moje PPK do sekcji Pliki do pobrania, gdzie właśnie te dwa druki, oświadczenie o zawartych umowach oraz sprzeciw, możecie pobrać bezpośrednio na swoje komputery. Dziękując Państwu, informuję, że tradycyjnie co środy o godzinie 11 mamy prowadzony cykl dla Państwa. Zapraszam do odwiedzin. Dziękuję bardzo.